NGP26 to już kolejny pojazd tej marki, który mam okazję przetestować. Tym razem jest to rower o klasycznym wyglądzie, jak na polskie standardy. Ten budżetowy rower miejski wyróżnia się na tle konkurencji imponującą baterią 612Wh. Ma też atrakcyjny wygląd, solidną budowę i jest legalnym rowerem elektrycznym na polskich drogach publicznych. Dziś poznamy wady i zalety roweru. Pokażę też ukryte funkcje sterownika. Oglądajcie do końca, bo warto. Jeżeli test Wam się spodoba, to zachęcam do subskrypcji kanału, a także do lajkowania, a zwłaszcza do komentowania. Napiszcie mi, co sądzicie o tego typu rowerach. Czy ten rower Wam się podoba, czy też nie. Czy wolelibyście za te pieniądze kupić coś innego? Czekam na Wasze komentarze.